burmistrzą, wyczają sesję Rady Miasta i Gminy Szabinki. Witam wszystkich przybyłych na obrady tej sesji. Witam pana burmistrza, Daniela Wyczołka, witam panią i panów radnych. Witam panią skarbnik, witam panią Jolantę Ambrozę-Sitkiewicz, referenta do spraw usługi rady. Na podstawie listowości stwierdza prawomocność naszych obrad uczestniczą w nich wszyscy radni w liczbie 15 radnych. Mamy przyjęcie porządku obrad. Ten porządek proponowany został panu radnym, który przysłany w korespondencji. Czy są do niego jakieś uwagi? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Zgodnie z tym porządkiem w punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu 35. zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szabinki odbytej w dniu 30 marca 2021 roku. Protokół również był przesłany. Czy są uwagi dotyczące tego protokołu? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty. Mamy sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Szabinki z działalności międzysesyjnej i z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Szabinki. Sprawozdanie w postaci w formie elektronicznej zostało paniom i panom radnym przesłane. Czy w związku z tym sprawozdaniem są do pana burmistrza jakieś zapytania? Widzę, rozumiem, że sprawozdanie zostało przyjęte i tradycyjnie będziemy do odczytywać. Przechodzę do punktu piątego, w którym mamy podjęcie uchwał. Każda z nich była szczegółowo omówiona i przedyskutowana na posiedzeniu komisji. No, czasami dyskusja była, jak wiemy, pamiętamy, bardzo zażarta. Niektóre z uchwał budziły kontrowersje i bogatą wymianę zdań, ale myślę, że wszystkie związane z treścią tych uchwał wątpliwości zostały wyjaśnione. Możemy więc bez omawiania ich szczegółowego przystąpić do głosowania. Gdyby jednak ktoś chciał uzupełnienia zadać jakieś pytania czy rozwiązania wątpliwości, to proszę sygnalizować tą chęć. Tradycyjnie głosowanie będzie imienne, co polegać będzie na tym, że ja przy każdej uchwale będę odczytywał nazwiska i imiona i panów radnych, a osobę wyczytaną proszę o określenie, czy jest za, czy przeciw, czy wstrzymuje się w sprawie przyjęcia procedowanej uchwały. Wszystko jasne? Jako pierwszą mamy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Szabinki. Proszę bardzo, pan radny zgłasza chęć zabrania głosu w tej sprawie. Tak, chciałem zabrać głos w tej sprawie, ponieważ chodzi o zdjęcie środków wyprowadzenia drogi gminnej w Ostrolinie. Chciałem wyjaśnić, że stosunkowo do poprzedniej sesji
pieniądze, budować drogi, zaciągając na ten cel kredyt. Ja w takim razie wnioskuję, żebyśmy zaciągnęli kolejny kredyt na przykrycie asfaltem tej drogi, która już jest, tak jak mówiłem wcześniej na komisji, wykonana w znacznej mierze, to znaczy jest wykonana podbudowa, korytowanie podbudowa w postaci półmetrowej warstwy tłucznia na przedłużeniu ulicy Polnej w kierunku wiatraku. Co zresztą mieszkańcy tamtego terenu zgłaszali, ponieważ oprócz tego, że jest tam dojazd do oczyszczania ścieków, który nam jest potrzebny praktycznie każdego dnia kilka razy, to jeszcze stu kilkudziesięciu rolników korzysta z tej drogi. Dziękuję bardzo. Proszę, pan nie napiski. No, panie burmistrzu, jest taka sprawa, że pan to dzisiaj zgłosił, tą sprawę tej drogi. Ja nie podejmuję, że to nie jest do realizacji ta droga. Natomiast jeżeli chodzi o drogę, to, o którą mówił pan władzę, to jest to był zrobiony już projekt poprzedni, za poprzedniej kadencji. Projekt Biga, zrobiony był nowy projekt i uważam, że ta kwota, która jest, tym bardziej, żeśmy obiecali w ubiegłym roku, że pieniądze zostaną zdjęte z tej drogi w Kosmolinie i przeznaczone na drogę w Marciku. Tak się stało i obiecaliśmy panu radnemu, że w tym roku do tematu wrócimy. I wie pan, uważam, że nie powinniśmy robić zgęby cholery, tylko jeżeli coś się obiecało, to trzeba to zrealizować. Proszę pan burmistrz. Nie zgadzam się z panem, panie radny, dlatego że kiedy była droga budowana przez firmę, która posadawiała elektrownie wiatrowe, wtedy już rozmawialiśmy, tylko oczywiście tylko z częścią państwa, nie wszyscy radni to pamiętają. Wtedy już uzgodniliśmy, że te drogi będą następnie przykryty asfaltem przez nas po to, żeby nie zmarnować tego składu, który został tam na tę drogę wykonany. To nie jest tak, że ja dzisiaj o tym mówię. Po pierwsze, rozmawialiśmy o tym wtedy. Po drugie, wracaliśmy do tego wiele razy, ale nie robiliśmy tego ze względu na brak środków i nigdy nie było mowy o tym, żeby zaciągać kredyt na wykonywanie dróg za własne pieniądze. I po trzecie, wreszcie mieszkańcy tamtego terenu już zdaje się dwukrotnie wstali pismo w tej sprawie do rady. Nie pamiętam, czy otrzymali odpowiedź, czy nie. W każdym razie to nie jest sprawa absolutnie świeża. Wracam do tej sprawy dlatego, jeszcze raz to powtarzam, że nie spodziewałem się tego, że będziemy podejmować decyzję o budowaniu dróg, zaciągając kredyt teraz, w tym czasie. W szczególności, kiedy otrzymujemy dofinansowanie 2 miliony złotych, które bardzo ciężką pracą pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. Byłem przekonany, że w tej sytuacji przeznaczymy wszelkie środki dostępne nam na wykonanie tej inwestycji. Natomiast jeszcze raz podkreślam, jeżeli pomimo tak dużej, ciężkiej inwestycji potrzebnej wszystkim mieszkańcom na terenie naszej gminy, będziemy podejmować decyzję o wykonywaniu dróg również za kredyt, w tej samej chwili, kiedy musimy zaciągnąć około 3,5 miliona złotych kredytu, to ja wnioskuję, żebyśmy robili też kolejne drogi, bo naprawdę kolejne drogi również są potrzebne i zwracam na to uwagę, że droga, która znajduje się za ulicą Polną, między innymi dojazd do oczyszczalni ścieków, ale również te drogi, które wykonywaliśmy w kolejnych latach, tak zwaną nową technologią, cienkim asfaltem, również wymagają naszej natychmiastowej interwencji. Wykonując drogi całkowicie nowe, nierobione jeszcze, decydujemy się na to, żeby zniszczały te, które wykonaliśmy wcześniej. To znaczy, świadomie z premedytacją, nie wykonamy remontów dróg, które są w rozsypce w tej chwili, na których remonty wydajemy ogromne kwoty co roku, a wykonamy kolejną, która również za rok będzie wymagała takiego samego remontu, jak te, które w tej chwili remontujemy. Dokładnie taką sytuację mieliśmy w miejscowości Barcik, gdzie corocznie wydawaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych na wyremontowanie odcinka 4-kilometrowego. Bardzo się cieszę, że wreszcie ta droga została przykryta grubym, zasadniczym asfaltem. Jest dwóch warstw ścieralnej i warstwy wiążącej. I uważam, że to powinniśmy robić dalej. Ale jeszcze raz podkreślam, jeżeli rozmawiamy już o budowie nowych dróg, które wcześniej nie były utwardzane, to myślę, że takich dróg mamy więcej i o znacznie
większym znaczeniu dla mieszkańców niż ta. Dziękuję. Proszę pana radnego. Panie burmistrzu, niech pan nie mówi, że ta droga nie była uprowadzana. Ta druga droga była uprowadzana 30 lat temu około przez gminę ostatni raz i tam jest był wysypany kamień pozyskany od mieszkańców, które znajdujący, którzy mają pobrać w tej drodze i na to był wysypany żywieli. Na tej góry przez tyle lat nie było żadnego remontu wykonywane. Niech pan mówi, że to jest budowa drogi na bezpodłoża, na podłoże jest. Sam pan był z panem projektantem na tej drodze i sam się pan zgodził z panem projektantem, że podbudowa jednak jest z kamienia tam i nie ma co tej podbudowy ruszyć, tylko wyrównać, położyć cienki dywanik dyskruptu, żeby po prostu się nie przeżynała ta droga w tych miejscach, gdzie zostaje woda. Dlatego i chciałbym powiedzieć, że tej drogi, o której pan mówi, nie było w budżecie, tylko pan teraz po prostu dokłada to, żeby zmanipulować radnych i żeby nie zagłosowali po prostu, nie wiem. I tu nie chodzi o zdjęcie środków ze stacji uzdrowienia wody, że my nie chcemy jej robić, że ja jej nie chcę robić. I oczywiście chcę robić stację uzdrowienia wody. Dobrze, robimy to, dostaniemy 2 miliony kredytu, dostaniemy 2 miliony dofinansowania, weźmy kredyt i róbmy to. Ale nie zdejmujmy tych 200 tysięcy, bo 200 tysięcy z drogi to jest w tym porównaniu do kredytu, co musimy wziąć, drogla w morzu. Proszę pan radny, na myśli był wcześniej. Ja też chciałem powiedzieć, żeby było wszystko jasne. Każdy z nas radnych jest za tym, żeby stacja uzdatniania wody powstała. Bo już była w poprzednich kadencjach był ten projekt i dalej chcemy, żeby woda w Stanikach była dobra. Ale nie można, mówię, to, że droga na ulicy Polnej do oczyszczalni ścieków jest powybijana. Ja proponowałem na komisji, że można to destruktem, te ubytki zrobić i na razie w okresie letnim one się ładnie zwiążą, te ubytki i będzie wszystko ok. Natomiast tu była inna sprawa. Tu było w ubiegłym roku podjęta decyzja, że robimy to. Był zrobiony drugi projekt. Jeszcze raz zaznaczam, drugi projekt, ponieważ pierwszy projekt wygasł, też na ten projekt były wydane jakieś pieniądze. I naprawdę chodzi o to, że droga, pieniądze były zdjęte na drogę w Barciku. Radny się zgodził, jeszcze raz to powtarzam, radny się zgodził, a w tym roku miała być robiona ta droga i nie jest robiona, jest zdjęta. Proszę pan radny Rudecki, proszę o to. To mam, że odwrócenie tej drogi tam do tych wiatraków, to nie było do końca, że podjęła rada poprzednia podejmowała jakiekolwiek decyzji o tym, że tam ma być wprowadzone wydanie. Było mówione, że powstaną wiatraki, firma nam wybuduje drogę. Co prawda z tego tłucznia, ale to będzie naprawdę dobra droga na długie lata i tam, że w przyszłości może tam coś, może będzie trzeba nie zrobić, ale konkretnej decyzji nie było w tym temacie, że ma być wkładzony jakiś tam asfalt. Ale ja nie roznaczam w ogóle, że ja jestem przeciwko temu, żeby tą drogę tam zrobić. Tylko trzeba po prostu zachować jakąś koleję. Pan burmistrz zgłasza teraz, żeby tam już właśnie budowali. Owszem, zastanowimy się nad tym w przyszłości, może za rok, może za dwa, nie wiem. Ale tutaj ta droga to się ciągnie latami w tym Ostrolinie. I tak jak tu kolega Nowicki powiedział, druga prezentacja jest opracowywana. I znowu ją odkładamy i co? Mamy zmarnować następne dokumentacje na półkę? Mi się wydaje, że tym bardziej, że on się zgodził w ubiegłym roku na przekazanie tych funduszy, co były przekazane na Barcik. No Barcik jest zadowolony, można powiedzieć. No ale to kolega jest teraz już podwójnie stratny, bo był w tamtym roku zrobione. I się okazało, że był dobrodusny, no ma nie zrobione. W tym roku też my zabierzemy, w przyszłym roku może też my zabierzemy. No to mi się zdaje takie traktowanie jest trochę po macoszemu, czy niektórych. To nie jest w moim interesie, bo ja tam na tym terenie nie mieszkam, nie mam żadnych tam interesów, żeby tą drogę poprawić, bo to nie mówi się o wchłodzeniu tam asfaltu czy coś, tylko
bardziej drogami, czy destruktem, czy gruzem, czy gryzikiem. No ale coś trzeba tym ludziom, co tam mieszkają, też w jakimś stopniu przez te lata, co przez tyle lat się borykają z tymi problemami z dojazdem. Pamiętam w rodzicu tego radnego, był poza, też tam były problemy z dojazdem. Nawet tu się radni podejmowali, coś tam pomóc, bo to była niezbyt przyjemna i ciężka sytuacja. Tam że mi się wydaje, że nam zasługują, żeby coś tam też zrobić. Nie wiem, bo ja wiadomo, że tam jest no mało tego, no ale to też są nasi mieszkańcy. Proszę, pan Wójt zgłaszał te pytania? Pani radna jeszcze zgłaszała się przez panie. Wszystkie środki
przeznaczaliśmy tylko na tę inwestycję. Po pierwsze, bo to jest duża inwestycja, ważna, potrzebna wszystkim. Po drugie, nie dopuszczamy możliwości utracenia dofinansowania, na które ciężko pracowaliśmy. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, oczywiście będzie nam brakować pieniędzy na wkład własny na zrealizowanie tej inwestycji polegającej na modernizację obu chwilofonii, pomimo pozyskania tych 2 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej, a Państwo chcecie pomimo tego brać kredyt, żeby budować drogę gdzieś. Ja uważam to za niestosowne. I to, że ja mówię w tej chwili o drogach, o których rozmawiamy od 10-15 lat, to nie jest z mojej strony nic złośliwego. Ja tylko chcę Państwu wskazać potencjalne błędy, jakie możecie popełnić. Bo dróg, które są planowane do zrobienia od wielu, wielu lat, które nie są zrobione, jest znacznie więcej na terenie naszych gmin. To nie jest tylko ta jedna droga. Ja mogę Państwu za chwilę przygotować listę 10 dróg bardziej ważnych, przy których jest więcej budynków, gdzie odbywa się większy ruch, gdzie wydaliśmy już pieniądze na nie. Na przykład drogi, które były wykonywane w nowej technologii, gdzie te asfalty w tej chwili już są non-stop przez nas naprawiane, tam są ponoszone koszty. To są ważniejsze inwestycje, jeżeli mamy brać na nie kredyt. Jeżeli mamy pożyczać pieniądze, żeby zrobić taką drogę. My tej drogi nie zrobimy porządnie. My ją zrobimy tak, jak robiliśmy drogi wszystkie z tej pory. Czyli tak, na nie nas stać. A wiecie Państwo, co to oznacza? Że za rok albo za 2 lata ta droga wchodzi w listę naszych dróg, którą co roku musimy naprawić. Mało tego, że weźmiemy kredyt na to, żeby wybudować drogę taką, która nie jest najważniejsza, jeżeli chodzi o remont i budowę dróg, to jeszcze dodatkowo wkładacie ją w listę tych dróg, które będziemy naprawiać co roku za 10-15 tysięcy złotych rocznie. To są błędy. Ja uważam, że to jest błędy do myślenia. Próbowałem Państwu to wytłumaczyć na komisji. Spróbuję teraz to też wytłumaczyć. Nie wiem, jakich argumentów jeszcze użyć. Naprawdę uważam, że jeżeli mamy brać kredyty na budowę dróg, to przykryjmy w asfaltu te drogi, na które już wydaliśmy pieniądze, na przykład te drogi, które były budowane tak zwanym cienkim asfaltem, bo te drogi co roku remontujemy i wydajemy na nie 10, 15, 20 tysięcy na każde, rocznie. To może lepiej, jeżeli mamy wziąć 200 tysięcy kredytu, to przykryjmy chociaż taką jedną czy dwie drogi, które były budowane z cienkiego asfaltu wcześniej i nie wydawajmy więcej pieniędzy co roku na ich remont. Uważam, że to jest naprawdę bardzo proste, to co ja Państwu tłumaczę, że to jest bardzo prosta zasada. W sensie próbuję Wam zaproponować możliwość zaoszczędzenia pieniędzy, a nie tworzenia kolejnego odcinka drogi, który będzie generował koszty. Bo my tam nie zbudujemy porządnego asfaltu, tylko zrobimy protezę. Protezę taką, jak i robiliśmy przez wiele lat. Ze względu na to, że nas na to nie było stać, żeby zrobić porządny asfalt. I druga rzecz, o której Pani Radna tutaj również zechciała wspomnieć. Jeżeli chcecie pozostawić drogi w tym kredycie, w którym mamy zamiar zrobić hydrofonię i jeszcze nie wiemy, czy w ogóle w takiej wysokości kredyt będziemy mogli zaciągnąć, no to proszę Państwa, macie dwie drogi. Jedną robimy za własne pieniądze i to robimy protezę, którą będziemy od następnego albo za 2 lata będziemy ją remontować, albo drogę, na którą za chwilę uzyskamy dofinansowanie. Tam możemy uzyskać 150 tysięcy dofinansowania w ramach tak zwanego fondu. I to jest droga, którą chcecie zdjąć. A pozostawić drogę, na którą mamy wydać pieniądze w całości z budżetu gminy. I ta droga w Brześni, dodatkowo jeszcze, jest zaplanowana do asfaltowania. Do normalnego, zasadniczego asfaltowania. Tak jak były robione odcinki na tak zwany zastaw w Brześni. Czyli pełny asfalt z pełną podbudową. Tam nic nie będziemy remontować. Po wybudowaniu tej drogi mamy związku na jakieś 15-20 lat. Decyzja jest wasza. Dziękuję. Proszę pan prezydent Grochowski. Ja w tym prosiłbym o trochę rozsądku, proszę Państwa. Nie da się ukryć, że priorytetem jest woda. Nie wiadomo, jak pójdzie nam ta inwestycja, na ile nam starczy tych środków. Musimy mieć jakąś rezerwę, żebyśmy mogli jakiś kredyt dodatkowy zaciągnąć. Do tego
wiele miejscowości jest, które też potrzebują regulacji dróg, właśnie do tych rojów. Przykładem była droga w Działach. W zeszłym roku 13 tysięcy poszło na naprawę dziur, w tym roku 12 i w tej chwili następne 10 czy 12 trzeba przygotować, bo są następne dziury. Wydatek bez końca. Te miejscowości, miejscowości Lubików też wykonaliśmy drogę, podbudowę pod drogę całkowitą, która 6 lat czeka już na zrobienie. Ale znając sytuację budżetową, staram się wstrzymywać mieszkańców przed tą inwestycją. Kiedyś musimy też ją wykonać. Zarżniemy się nam. Dziękuję. Proszę panią radną. Ja właśnie chciałam powiedzieć dokładnie to, co przed chwilą powiedział pan burmistrz, że tak jak to właśnie podkreśliła pani Kaźmierczak, że mamy możliwość pozyskania dotacji na ze środków budżetu województwa mazowieckiego. I zdejmując też to 60 tysięcy, rezygnujemy tak jakby z jednej dotacji na rzecz drugiej. Więc w konsekwencji oznacza to brak możliwości remontu skrzyżowania i drogi, która, tak jak sam pan burmistrz powiedział, ona jest w najgorszym stanie w naszej gminie. I tam nie jest żadna droga, przy której jest mało budynków, tam jest jeden budynek na drugi. Ten odcinek drogi, który my właśnie będziemy w tym momencie remontować, tam naprawdę zapraszam tutaj państwa radnych, tam jest jeden budynek obok drugiego. Pani jest starny. Proszę państwa, ja chciałabym powtórzyć to, co mówiła pani ministra, bo zostały przytoczone moje słowa, ale tak w części. 200 tysięcy kredytów prawdopodobnie będziemy mogli wziąć więcej, ale z czym to się wiąże? Sytuacja jest obecnie nasza wspólna w tym roku. Musimy wziąć 1 milion kredytów dodatkowo, czego nie mieliśmy w poprzednich latach, tylko spłacaliśmy, nie dobieraliśmy nowych kredytów. Ten rok już rozpoczął nam się i pewnie nie jest to ostatni, kiedy musimy zaciągać kredyty. Dodatkowo spłaty rat zaciągnych kredytów w poprzednich latach rokrocznie do roku 2024 włącznie wynoszą ponad 1 200 000. Jest to duże obciążenie, bo nie chcąc brać kredytu na spłatę, musimy mieć każdego roku więcej, krótko mówiąc, więcej dochodów niż wydatków o 1 200 000. To jest również naprawdę trudne zadanie do osiągnięcia, bo wiecie państwo, że te nasze dochody są takie, jakie są, nie bardzo mamy stąd pozyskać więcej. Wzięcie jakiejkolwiek większej kwoty kredytu wiąże się z tym, że będzie prawdopodobnie możliwość, konieczność właściwie wprowadzenia jakiejś karencji w spłacie, no i na pewno wydłużenia okresu kredytowania, co rzutuje na to, że w kolejnych latach nie będziemy mogli pewnie żadnych inwestycji robić, bo będziemy tylko spłacać, no i już innej możliwości nie będzie. Więc chciałabym przedstawić jakby całą tutaj tę sytuację, nie tylko pewien fragment, że możemy. Pewnie będziemy mogli, z tym, że tu proszę państwa podkreślę jeszcze raz, musimy zaciągnąć kredyt czy pożyczkę, bo będziemy szukali również pożyczek, żeby było jak najtaniej, na całą wartość inwestycji, która opiewa na około 3,5 miliona. Bo dotacja, którą dostaniemy, będzie refundacją po wykonaniu zadania. Dlatego ogromna kwota jest dla gminy do pozyskania w ramach pożyczki lub kredytu. Zadłużenie gminy znacznie wzrośnie. Więc no, trzeba mieć również to na względzie. Te 200 tysięcy no, powoduje dodatkowe koszty i problemy. Natomiast owszem, prawdopodobnie, jeżeli przedłużymy okres kredytowania, zdecydujemy się na większe koszty, będzie można o tyle zwiększyć nasze planowane zaciągnięcie kredytu. Dziękuję bardzo. Proszę pan mówić. Tak, ja w zasadzie chciałem powiedzieć dokładnie to, co pani skarbnik powiedziała, dokładnie to, że zaciąganie kredytów w tej chwili na moment, na teraz, na to, co chcemy mieć za
zrobione, nie oznacza, że to jest problem tego roku. To jest problem następnych 5 czy 10 lat, może nawet więcej, bo każda drobna kwota dołożona do tego kredytu, który chcemy zaciągnąć, jest dla nas bardzo obciążająca. Wyklucza możliwość inwestowania na kolejne 5, 10 czy 15 lat. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że mam nadzieję, że wkrótce dojdziemy do porozumienia, jeśli chodzi o projekt rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej. A to oznacza, że za kilka lat będziemy mieli ogromne kwoty do wydatkowania, żeby te inwestycje przeprowadzić. Naprawdę nie chciałbym, żebyśmy takimi drobnymi sprawami zablokowali sobie możliwość sfinansowania w przyszłości za 2, 3 czy 4 lata budowy hali sportowej i rozbudowy terenów szkoły. I dodatkowo, jeżeli Państwo już planujecie postanowić, bo ja nie spodziewałem się tego, przyznam się szczerze, ale jeśli Państwo postanowicie zaciągnąć kredyt na budowę jakiejkolwiek drogi, to bardzo proszę, zaciągnijcie kredyt na budowę drogi w Brzezie, bo tam mamy dofinansowanie w połowie. Tam mamy dofinansowanie rzędu 50%. Więc to jest droga, którą możemy za połowę kwoty zrobić, ale my chcieliśmy ze względu na tą bardzo ważną inwestycję dla nas w postaci remontu dwóch hydrofonii, z tamtej drogi też chcieliśmy zrezygnować, pomimo dofinansowania 50%. Ale jeżeli już Państwo postanowicie jednak zaciągnąć kredyt na taki cel, pomimo tego dużego obciążenia w związku z hydrofonami, to wybierzcie drogę, za którą połowę pieniędzy zapłaci nam ktoś z zewnątrz, a nie w 100% z budżetu gminy. I to do tego jeszcze z kredytem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chcę zaproponować zakończenie tej dyskusji. Mam tu już wszelkie argumenty. Uwzględniam przy tym bardzo obszerną dyskusję, jaka w tej samej sprawie toczyła się na forum komisji. Myślę, że nic nowego nie wymyślimy, proponujemy. Przeprowadzić głosowanie na proponowanym kształtem uchwały. Rozumiem tutaj stanowisko pana Władoka. Myślę, że już to wyrażałem wcześniej. Wrócimy do sprawy inwestycji drogi na tzw. gnizdów, bo już w miejscu przetargu na wykonanie inwestycji w postaci remontu stacji znaczenia wody będziemy może, jeśli może z tego przetargu zostaną jakieś środki. Może pojawią się środki w budżecie związane z planowanymi środkami po-covidowymi w Unii Europejskiej. Ja bym w tym momencie naprawdę skupił się na tym, co już mamy. Mamy 2 miliony na realizację jakże ważnego zadania związanego podstawowego dla spraw bytowych. Chodzi o zaopatrzenie mieszkańców całej gminy w wodę. I naprawdę tutaj, jak będziemy kombinować stawiać na szale straty 2 milionów dotacji na ten cel kontra lokalna droga, myślę, że to no nie ten. Dyskusja nasza i rozumowanie powinno się toczyć. Naprawdę, jeszcze nie kończę. W tym momencie proponowałbym przejść do procedowania, zgłaszam taki wniosek, kto jest za przyjęciem tego wniosku, aby zakończyć tą dyskusję, bo tu nic nowego w dyskusji się nie pojawia. To są poświęcane argumenty, które już wybrzmiały wielokrotnie i nie posłuchamy się nic nasz. Kto jest za zamknięciem dyskusji? Ja tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, jedno. Że to jest, że to chodzi o zdjęcie środków z grupy. Nie chodzi o to, czy będziemy robić stację zadania wody, czy nie, tylko to jest o zdjęcie środków z dwóch grup, z trzeciej i samej. I proszę radnych o niewstrzymywanie się tylko za głosowaniem według swojego rozsądku. Pani Gdyni, proszę. Tam o tym, jak te drogi są dla nas ważne, świadczy o tym, że mieszkańcy przeznaczyli cały swój fundusz na
na te drogi. Moim zdaniem to też by była jakaś oszczędność, bo jeżeli się decydujemy pójmy szybko robić tą drogę, to wtedy środki z funduszu mogą zostać w budżecie. Tak samo mi się wydaje, że jeżeli przeznaczymy, nie będziemy zdejmować tej drogi, to też środki z funduszu też pozostaną w budżecie, tak? Więc to mi się wydaje, że warto jest do przemyślenia, bo aktualnie mieszkańcy cały ten fundusz przeznaczają na tą drogę. No, 20 tysięcy, które tam włożymy, to tak naprawdę co nam da? Nic tam nie da, póki nie zrobimy czegoś porządnego. Proszę, już zadałem pytanie głosowanie na wniosku, ale jeszcze pani Radna Kunicka chciała tutaj uzupełnić na proszę bardzo. Przeciw. Władysław Wojciech. Przeciw.
Nowocki Roman. Za. Jabłoński Jerzy. Za. Kalińska Magdalena. Wstrzymuję się. Kazimierczak Karolina. Jestem za. Kowalczyk Grażyna. Jestem za. Nowicki Wiesław. Jestem przeciw. Olszak Marek. Jestem za. Farnowska Iwona. Za. Winnicka Teresa. Jestem za. Rubleski Augustyn. Przeciw. Za przyjęciem głosowało 10 radnych. Głosów za jest 10. Głosów przeciw 4. Wstrzymujących się 1 głos. Tym samym uchwała została podjęta. I wiążąca się z wyżej przed chwilą przyjęta uchwała, kolejna zmieniająca uchwałę budżetową miasta i gminy Sarniki na rok 2021. Myślę, że już nic nie ma do dodania w tej sprawie. Czytam więc nazwiska. Węgryńska Wioletta. Jestem za. Krzyśla za. Za. Dolniak Damian. Jestem za. Dylik Agnieszka. Przeciw. Władysław Wołczyk. Przeciw. Ruchowski Roman. Za. Jabłoński Jerzy. Jestem za. Kalińska Magdalena. Wstrzymuję się. Kazimierczak Karolina. Kowalczyk Grażyna. Jestem za. Nowicki Wiesław. Przeciw. Orczak Marek. Za. Pawłowska Iwona. Za. Winnicka Teresa. Za. Rudleski Augustyn. Przeciw. Głosów za 10. Głosów przeciw 4. Głosów wstrzymujących się 1. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. Przypomnę, że nad sprawą tej uchwały pochylała się nasza komisja do spraw petycji i rekomendowała, co zostało szczegółowo uzasadnione i omówione na komisjach, rekomendowała wyrażenie opinii zawartej tutaj. Roman. Za. Jabłoński Jerzy. Jestem za. Kalińska Magdalena. Za.
Kazimierza Karolina. Jestem za. Kowalczyk Grażyna. Zgadza. Nowicki Wiesław. Owczak Marek. Za. Pawłowska Iwona. Za. Winińska Teresa. Za. Rudnewski Augustyn. Za. 15 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Ostatnia przewidywana dzisiaj uchwała zmieniająca części uchwały numer 50 łamane na 13 łamane na 2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Warszawskiej w mieście Saliniki. Będę listowy tak. Za. Cieślak Adam. Za. Wolniak Dania. Jestem za. Wielka Agnieszka. Za. Ławą Wojciech. Za. Brochowski Roman. Za. Jabłoński Jerzy. Za. Kalińska Magdalena. Za. Kazimierczak Karolina. Jestem za. Kowalczyk Grażyna. Jestem za. Nowicki Wiesław. Za. Polczak Marek. Za. Pawłowska Iwona. Za. Winińska Teresa. Za. Rudnewski Augustyn. Za. 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała przyjęta. Punkt 6. Interpelacja i zapytanie. Proszę bardzo. Pan radny Nowicki. Jest. Panie Burmistrzu, ja chciałem się spytać tradycyjnie na temat gazu, gazyfikacji w Saliniku, dlatego że takie skutki dochodzą na stotajach, a my nie wiemy, bo być może to coś jest na rzeczy, że gaz będzie szedł do Sanik ulicą Warszawską i później ma być skierowany w kierunku Mocarzewa, żeby pomóc tam zakład Mocarzewa. Chciałbym wiedzieć, czy to jest plotka, czy to jest prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, prosiłbym pana o interwencję w Brzezi, dlatego że tam wstrzymywane są prace na tym, bo nie przestawione są słupy elektryczne. Bo tam trzeba na tej naszej inwestycji, tam jest część inwestycji zaczęta, jest początek robót rozpoczęty, ale podobno trzymają słupy elektryczne, bo są to wymiany. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa, ale to dobra, to już zbliża się okres znowu podlewania ustawy. Miałem takie pytanie, co zamierzamy zrobić, żeby wrócić nielegalny powód wody. Wiadomo, że ja jestem za tym, że gmina jest gminą rolniczą, że co jest dużo plantacji truskawek. Ale nic się nie stało, gdyby rolnicy mieli dodatkowe dźwięki i nawet gdybyśmy mogli ustalić inną stawkę za wodę dla celów takich rolniczych, ale żeby to było opłacane, bo jak ranki się tutaj przekonają, to ci, którzy są w morzu, jest bardzo duże zużycie wody i nad tym nie mamy żadnej kontroli. I była taka swego czasu, żebyśmy po prostu obliczkowali te miejscowości, w których woda jest po prostu krajowa. Tak jak robi to Zakład Energetyczny, wie i że tam jest sprzedany energii elektrycznej, ja raczej z tego rozliczałem. To by było takie pytania. Odnośnie, tutaj jest pan Panie Przewodniczący. Tak, proszę bardzo, pan radny Cieślak. Ja mam pytanie, jak wygląda sytuacja na chwilę obecną z działaniem przy OSP w Szczanach? Proszę bardzo, czy jeszcze prawa tej pani? Nie widzę. A ja mam pytanie. Tak, proszę, pan radny Cieślak. Sam ten samochód, jednak z kilkoma osobami i były zabierane śmieci z terenu Czyżewa.
i stał ciągnik z wielką przyczepą. Na tej przyczepie stał, były wortel po prostu ułożone śmieci, 100 śmieci. I koło tej przyczepy stał ogromny samochód zabierający te śmieci. I jedna osoba już załadowała praktycznie cały samochód. Ja nie wiem, czy ludzie to nazwą zrobią, po prostu se sprzątają teraz po sesji i ładują. No jeden samochód ja na przykład tam robię. I my potem tonarze robimy, nam się wydaje, że jest dużo, ale wystarczy jedna osoba. Że mieszkańcy sami na siebie powinni zwrócić uwagę, że nie wolno czegoś takiego robić. No i prawo. Tylko, że nie my później ważymy tonarze. Chyba, że to jest pomysł, bo to jest mimo. To już chyba się trzeba. Przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców, co będzie moim zdaniem bardziej miarodajne. Będzie można sobie na tej podstawie obliczyć ewentualne zużycie tego gazu na terenie naszego miasta i gminy. Niestety ten pan odmówił, uzasadniając to, że mają przepisy, na podstawie których najpierw muszą mieć zapewnienie od kluczowych odbiorców o ilości odebranego gazu. My jako gmina zapewniliśmy o przyłączeniu się do sieci gazowniczej ze wszystkimi naszymi budynkami. Oczywiście przedszkole, w którym już mamy gaz, tam będzie najłatwiej, ale również budynek urzędu gminy, szkoły i tak dalej. Niestety nie jest to wystarczające, żeby dalej podejmować czynności. Przyznam się szczerze, że w tej sytuacji nie wiem, co zrobić. Zaproponowałem temu panu wręcz spotkanie z tymi kluczowymi odbiorcami, żeby ich przekonał, czy też żeby się upewnił w tym, że to będzie funkcjonować w taki sposób, jak oni sobie to wyobrażają, czy też nie. Oczywiście teraz ze względu na epidemię jest to niemożliwe, ale ja nie widzę innego rozwiązania. Skoro firma oczekuje, że mają być deklaracje od odbiorców kluczowych, my do tych odbiorców kluczowych przesyłamy dokumenty z prośbą o zajęcie stanowiska, żaden z tych odbiorców kluczowych oprócz nas, oprócz gminy, nie deklaruje chęci przyłączenia do instalacji gazowej, ja nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Kolejnym rozwiązaniem, które zaproponowałem, to już Państwu przed chwilą powiedziałem, było przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców, którzy byli zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowniczej. Niestety firma odmawia tego takiego trybu rozstrzygnięcia tej sprawy. Tak, mocarzowo też było brane pod uwagę. My sami zgłosiliśmy ośrodek jako potencjalnego ogromnego odbiorcę dużej ilości gazu i również nam wysłaliśmy dokumenty i również nie dostaliśmy odpowiedzi. Nie może kolejne, to może dyskusja. Jeśli chodzi o inwestycje w Brzezi, tam nic nie jest zagrożone. To są kolejne etapy wykonywania prac. Oczywiście przestawienie słupów elektrycznych było od samego początku brane pod uwagę, dlatego że przestrzeń, światło między tymi starymi słupami, tam są jeszcze słupy drewniane, przestrzeń między linią biegnącą słupów, a zabudowaniami i obrotaniami mieszkańców była za mała. Tam, gdzie nie było to podjęcie, nie chcieliśmy oczywiście wchodzić na posesję mieszkańców, dokonywać rozbiórki i przestawienia ogrody. W związku z tym postanowiliśmy przestawić linię energetyczną i to będzie zrobione, to będzie wykonane. Jako kolejny etap, ale my tutaj nie mamy zagrożenia ani jeżeli chodzi o wykonanie, ani jeżeli chodzi o kolejne etapy wykonania. Tam wszystko się odbywa zgodnie z planem. Nie można przyspieszyć tego. Nie. Nie, to po prostu będzie wszystko realizowane po kolei. Jeżeli chodzi o pytanie, co zrobimy, żeby zatrzymać, czy też wstrzymać podlewanie ubrań, to na to odpowiedź jest tylko jedna. Tak naprawdę niewiele będziemy w tym zrobić w tej sytuacji. Natomiast ja
przekazywałem Państwu informację i taką propozycję wykonana dla każdej miejscowości albo dla każdej drogi, przy której są zabudowane posesje, wykonanie odrębnej spółdzielni rewizyjnej z odrębnym licznikiem dla określonej liczby zabudowy. I wtedy, jeżeli nam się nie zgodzi ilość zużytej wody w tej spółdzielce głównej ze zużyciem z liczników mieszkańców, wtedy zaczniemy zagęszczać liczniki pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami do momentu, aż wyłapiemy wszystkie osoby, które pobierają wodę poza liczniki, bo tak trzeba powiedzieć. Natomiast proszę Państwa, na to potrzebne są pieniądze. Jeżeli mamy to zrobić w najbliższych latach, musimy na to przeznaczyć kilkaset tysięcy złotych. Dopóki tego nie zrobimy, ani ja, ani urząd gminy, ani pracownicy nie jesteśmy w stanie skontrolować tak naprawdę tych, no nazwijmy to wprost, lewych ujęć wodnych i lewego zużycia wody, ponieważ nie ma na to innego sposobu. W związku z tym, jeżeli będziemy wracać jeszcze kiedyś do rozmów na ten temat, proszę być na względzie, że na ten cel musimy przeznaczyć kilkaset tysięcy złotych, żeby takie liczniki na terenie całej gminy ustawić. Ale uważam, że jest to w przyszłości konieczne do zrobienia, bo w tej chwili mamy może rok troszeczkę lepszy, jeśli chodzi o zasobność w wodę w środowisku, ale pamiętamy wszyscy też lata gorsze, kiedy była susza. I wtedy faktycznie problem ze zużyciem wody mieliśmy ogromny. Jeżeli nie zrobimy z tym porządku, to w przyszłości będzie to dla nas bardzo trudne do ten problem będzie bardzo trudno do pozbycia. W związku z tym jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy to uporządkować i mamy w jakiś sposób wyłapać osoby nieuczciwe, musimy zainwestować w to odpowiednie pieniądze. Pan radny dzisiaj świat pytał, co z działką w Karadzie Przyrostwem. Niestety mamy problemy. Jak się okazało, między działką, która miała być przyłączana, a działką jednostki OSP, znajduje się bardzo wąski pasek ziemi, kilkumetrowy, 2 metry chyba ma szerokości ten pasek. Jest to dojazd do działki rolnej, która znajduje się z tyłu patrzą do drogi powiatowej. I no my nie mieliśmy innego wyjścia, tylko przeprowadzić rozmowę na gruncie, co zrobiliśmy, wygląda to, spotkaliśmy się tam wszyscy. Wystosowaliśmy zapytanie, czy właściciel tej działki, która jest między tymi dwiema działkami, wyrazi zgodę na przekazanie tej działki na rzecz gminy, a tym samym my z lewej strony, tak jak rozmawialiśmy, mielibyśmy urządzić wjazd dla wszystkich użytkowników ziemi znajdującej się tam z tyłu. I ten wjazd chcielibyśmy zrobić taki, powiedzmy, 7-8-metrowy. Chodzi o to, żeby już nie było tych problemów, które są teraz, bo oczywiście wjazd 2-metrowy, to wszyscy wiemy, że to jest niewystarczający. W tej chwili, bo żadna z maszyn rolniczych się na pewno nie przyciśnie, to nie stanowi problemu do momentu, kiedy jest nieogrodzone, ale gdyby na przykład przyszło ogrodzić jedną działkę i drugą, to już wtedy absolutnie niczym praktycznie rolnik tam nie wiedzie. Niestety okazało się, że tej działki wąskiej między tymi naszymi działkami jest 3 współwłaścicieli, z czego jeden współwłaściciel wyraził zgodę, a dwóch niestety nie. No i mamy sytuację patową, ponownie musimy nad tym pracować, ale na tym etapie nie widzę rozwiązania, bo bez braku, w związku z brakiem zgody współwłaścicieli, my tak naprawdę nic więcej zrobić nie możemy. To samo powiedziałem pracownikowi, jak przyszedł do mnie z tą informacją. Postawić siatkę, najcieńszą siatkę, bo to są złośliwe działania wtedy. No. Innego wyjścia nie ma. No, tak, no, utrudniają po prostu przekazania, bo rozmawiają ze strażakami, nie pozostawiają z nimi. No, to coś czeka do dyskusji. Dobrze, na razie odbiorcze przekaże sytuacja, która się zaczyna. I pani Alta Wubelista, z tym, że to nie było pytanie, tylko informacja o tym stosie śmieci, ja też to widziałem. No nie wiem w zasadzie jak się ustosunkować do tego, bo jeżeli to są odpady komunalne, bytowe, powiedzmy, porządki na terenie posesji, to jest wszystko w porządku, ale jeżeli na przykład te odpady, ja ich nie sprawdzałem, nie wiem jak firma odbierająca, czy nas informowała o jakichś innych odpadach, natomiast jeżeli
doszłoby do takiej sytuacji, że są to odpady, na przykład z działalności, z produkcji rolnej, to już niestety nie podlegają odbiorowi w ramach odpadów komunalnych. Wszystkie śmieci i odpady pochodzące z produkcji jakiejkolwiek, w tym również rolnej, podlegają dodatkowej opłacie. I wtedy już indywidualnie taka rzecz się odbywa. Muszę sprawdzić, czy przypadkiem w tej sytuacji tak właśnie nie było. To znaczy, że właściciel posesji po prostu za dodatkową opłatą pozbywał się śmieci. Szczególnie to ustawa. Podwójny system dla mojego pracownika. Ja też mam pracownika. Rozumiem, że odpowiedź wszystkie odpowiedzi. Tak? Otwieram dyskusję. Teraz proszę bardzo, proszę pan radny Wodecki. Ja nawiązałem tego, co pan burmistrz mówił w interpelacjach, w odpowiedzi na temat tego gazu, który się odbiera przez serwiki, czy ewentualnie polsami. I pan mówił o tych kluczowych odbiorcach, które są pan uwaga się deklaracji o kluczowych odbiorcach, które jakieś część mowy, których nie ma tu u nas zawierać, albo wcale. To ja jestem teraz bardzo ciekaw, na jakich zasadach będą się prowadzone ten odcinek gazyfikacji od Gorbina do Dobrzykowa. Jacy tam są kluczowi odbiorcy? W lesie, w grabiu. Kluczowi rozbiorcy są, to czy powie, co tam jest, tylko szkoła, no i ta firma, że tam te nawodnienia robi, no to u nas chyba te też by się znalazło tych kluczowych rozbiorców. No, czy to jakieś nierówne, różne standardy są, no to do uczelni tych wniosków. Ja się chciałem. Dlatego moja propozycja jest taka, że na przyszłą komisję
zaproszę tego pana i sobie z nim porozmawiać. Dobrze? A może jeszcze przy okazji tego naszego spotkania da się tego człowieka umówić z tymi kluczowymi odbiorcami. Już w ich siedzibach. Tak żebyśmy się już nie spotykali w większym gronie, tylko niechby na przykład odbył spotkanie z nami, a ze spotkania z nami nie sobie jedzie do mnie. To tak, tak robimy. Na przyszłą komisję postaram się do pana zaprosić. Natomiast tu nam jeszcze w dyskusji umknęła jedna odpowiedź, prawda? Odpowiedź komendy powiatowej, tej komendy radowej. Odnośnie posterunku, bo jak się okazuje, to wszystko jest tam w superlatywach. Przyjeżdżają w ciągu 10 sekund, minut, tam tu wszystko. Nawet komenda z Boskimina tutaj do nas wita. Także jeżeli jest brak, to komenda posterunkowi są z Pacyny też do nas delegowani. No ja uważam, że to jest naprawdę hipo. No, naprawdę no, mamy posterunek, mamy miasto. I z Pacyny przyjeżdżają ludzie do nas i nas obsługują. No, napisane, że się nic nie dzieje, bo nikogo nie zamówił. No tak, bo komenda jest z Pacyny, to nie było, może taka będzie sytuacja, no, ale lepiej nie było. Ja mówię, że wszędzie się mówi, że jest reaktywacja posterunku policji. Nie wiem, czemu akurat się tak upadli, że gdyby w tych sankach tego nie było. Jesteśmy na skraju. To, że żeśmy wszystko pisali, to jest prawda. Że jest większa ilość. To znaczy się, że nikogo nie zabili, wszystko jest ok i wszystkie statystyki są w porządku i po prostu nie mamy na co liczyć, musimy liczyć na ziemię. No ale co w takiej sytuacji proponujecie? No to byłoby skierowane do komendy wojewódzkiej. Nie, to śledzę uwaga. Ale to, czy wy pisaliście wtedy do kogoś jeszcze, czy tylko do komendy wojewódzkiej? Ja tam jest chyba do komendanta głównego, odesłane do komendanta wojewódzkiego i może dialog do tego. Teraz mamy odpowiedź z komendy głównej policji. Z tego co pamiętam, poprzednie pismo z przytoczeniem do podobnych czy całych argumentów kierowane było do kilku instancji. W tym do ministra spraw wewnętrznych, do komendy głównej policji, do komendy wojewódzkiej policji i do komendy powiatowej policji. No to proszę państwa, moja propozycja jest taka, żeby to jest do zrobienia oczywiście, może nie od razu, ale powoli możemy to zrobić. Zebrać podpisy od wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani tym problemem z terenu całej gminy i ten cały pakiet przesłać do ministerstwa spraw wewnętrznych i do premiera. To jest dobra propozycja. Oczywiście ze wszystkimi podpisami. Bo mam wrażenie, że na tej władzy ilość podpisów robi wrażenie. Chyba, że nie jest to tak dobrze. Albo zrobimy tego, który proponuje. Na posterunku głowy. O, to jest dobry pomysł. Ale dlatego macie bezpieczeństwa, zaznaczę te najwięcej punktów niebezpieczeństwa. Nie wiem, czy państwo wiecie o tej mapie bezpieczeństwa. Tak, to w odpowiedzi było określone, że to no bo nic nie zgłaszamy. To jak jest sielanka i spokój, to po co mają tutaj do komentarza? Proszę pani, ja mówię. Bo państwo już zapoznali.
odpowiedź jest negatywna. Otrzymaliśmy zaproszenie o Związku Miast Polskich, staliśmy się miastem, istnieje taka organizacja. No myślę, że nad sprawą się trzeba pochylić, zbadać dokładnie warunki uczestnictwa. Jesteśmy młodym i małym miastem. Z tego co wiem, no to pewnie będzie wymagało to wydatkowania środków na składki, ale no, pod rozwagę nie było czasu bardziej bliżej się zapoznać z działalnością, możliwościami i warunkami uczestnictwa. Z tego co wiem, gmina jest w związku gmin wiejskich, tak? Tak, ale składki odprostaliśmy się miastem, składki za teren sami już nie płacimy. Aha, no to może trzeba to rozpatrzyć. A jaki interes dla rady? Wpływają kolejne pisma związane z finansowaniem oświaty i takie pismo na adres rady, czyli do państwa wszystkich wpłynęło. Aha, tu jest odpowiedź na nasze pismo w tej sprawie. Odpowiedź z Magdaleny Bieja, posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Koalicyjnej Grupy Lewicy i Partia Raz. To jest odpowiedź. To jest odpowiedź pani Kibowicz i... Tak, odpowiedź. I odpowiedź na wspomniane pismo Biura Prezesa Rady Ministrów. Tu jest kolejna odpowiedź Kamila Gasiuk-Pukowicz w tej samej sprawie. Czyli piszemy, jak widać, część posłów, senatorów i innych przedstawicieli innych władz jest uprzejma odpowiedzi na kierowane. Dobre pomysły.
porządku obrad. Zamykam 36. obliczającą sesję Rady Miasta Lublina. Sami dziękuję wszystkim Państwu za udział w obradach sesji.